Moi drodzy, wygraliście dzisiaj w kategorii instytucja. Powiedzcie, co przekonało do was jury, co zaprezentowaliście? Zaprezentowaliśmy pierogi z farszem z mięsa mielonego, ziemniaków, boczku i polane sosem z czosnku niedźwiedziego i jabłka zapiekane. Skąd pomysł na taką potrawę? Skąd inspiracje? Chcieliśmy przypomnieć o tradycji do czosnku niedźwiedziego, o której wszyscy z tych regionów zapomnieli, a on tu kiedyś był sławny, no i chyba nam się udało. Waszą nagrodą jest między innymi kampania medialna. A jak teraz byście mieli zachęcić innych do pójścia w wasze ślady, żeby podjąć właśnie te kulinarne wyzwanie? No, na pewno to jest bardzo fajny zawód. Każdemu mógłby się spodobać. Jest dużo konkursów z tym związanych, którym można się wykazać. Są różne nagrody, także polecamy. Miłe panie, od kiedy razem gotujecie i co zadecydowało o tym zwycięskim wyborze potrawy? No, nasze koło jest w sumie młodym kołem, bo dopiero powstało końcem zeszłego roku. Także niecałe pół roku działamy. To jest nasz czwarty wyjazd, z czego się bardzo cieszymy, że akurat jesteśmy na pierwszym miejscu, zdobyliśmy pierwsze miejsce. Pomysł w sumie wziął się, że tak powiem, no tak... Spontanicznie. Dokładnie. Śliwka, pierogi ze śliwką są często u nas częstym daniem, które gotujemy. Trochę jest unowocześnione przez te sosy i jednak przez to, że one były moczone w tym wywarze i z dodatkiem alkoholu delikatnie. No w sumie wygrałyśmy w sumie, bo tak zadecydowało jury, jednak smakowało wszystkim, więc było ponadczasowe może. A zgodzicie się panie podać przepis na ten super specjał? Nie ma problemu. No wiadomo, ciasto, mamy specjalne ciasto, ale wiadomo, można zawsze ciasto użyć, jak kto ma przepis na pierogowe ciasto. Śliwki suszone moczymy najlepiej 24 godziny wcześniej w eliksirze waniliowym, tak? Z dodatkiem rumu albo jakiegoś innego alkoholu w zależności od upodobań. Następnie jak wyciągniemy te śliwki, to z pozostałego wywaru sporządzamy taką masę, taką jakby pastę, do której dodajemy troszeczkę tych moczonych śliwek suszonych z dodatkiem świeżych śliwek. Mogą być, wiadomo, mrożone, jak teraz nie mamy świeżych, więc mamy mrożone. No i tak nam powstaje jeden sos. Podajemy także to z bitą śmietaną, taką właśnie zrobioną, kremówka ubita 36 z fiksem na przykład, żeby tak dla dzieci wolą tak bardziej w takiej wersji. I także robimy jeszcze takie małe kuleczki, co niektórzy myślą, że to są orzeszki. Na maśle topimy na patelni rozgrzanej mleko w proszku. I to było takie fajne nasze... Taka posypka. Nie.